Siema, siema, hejos. Dzisiaj telefony do widzów. Ale dzisiaj postanowiłem, że po prostu będą mi dziewczyny i chłopaki. Zobaczymy, która dziewczyna odbierze telefon od Bleka. No i postaram się zadzwonić do Adama z ostatniego odcinka. Co tam u niego słychać? Czy nadal tam źle się tak zachowują, czy po prostu już się poprawili? No słuchajcie, nie wiem, czy będzie dobrze. Nie, będzie dobrze. Mikrofon. Halo? Halo? Halo, halo? Dzwonimy? Dzwonimy do widzów z Messengera. Czyli pierwszy telefon to będzie do Adama. Czekajcie, przygotuję się. Nie odbiera. Jestem ciekawy, czy z kolegami siedzi na korytarzu. No nic, spróbujemy później. Dobra, teraz dzwonię do Filipa. Dzwonię do Oskara. O, jest sygnał. Halo? Siema, Blegopsa mówi. Siema, Oskar. Siema. Co tam u ciebie? Co tam? Nagrywam vloga. No. No, nagrywam. No, nagrywam vloga teraz z rozmowami z widzami. Powiedz, co tam u ciebie? O, dzięki. Pozdrowienia macie od Oskara. A dzisiaj zamawiałem gogle właśnie do Crossa. O, gdzie zamawiałeś? Na 20 Remix. A, i jakie wybrałeś? A z Ravena jakieś widziałem fajne i wziąłem sobie, bo mi się spodobały. Aha. I ile kosztowały? No, 90 zł, coś takiego. O, no to nie jest źle. Czyli bez noska jakieś takie. Tak. Aha. A sprzęt jaki masz? Chciałeś mi się nogi sprzęt. Co ty? Nie ma co się bać. Tego Longina 125 nowego, takiego fajnego. Aha. Jako pierwszy motor akurat polecam. Aha. Jaki koszt tego Longina? Ostatnim daliśmy chyba 2800, coś takiego. Za nówkę sztukę? Tak, nowiutkiego. O. I to jest 125, ile to koni ma? 13, nie ma jakoś za dużo. Aha, a ale powiedz, wystarczająca moc. Nie rozkręca się? Jeszcze nic z nim nie wymieniałem, oprócz olejów i tak dalej. Aha. Muszę jeszcze wymienić tylko manetki, żeby były lepsze, a tak to będzie wszystko śmiga. Słuchaj, a jak się spotkamy kiedyś, to dasz je golnąć? Jasne. Oho. Jak spotkamy się kiedyś, to lepszy sprzęt na pewno będę. A, no dobra. Próbuję lepszy kupić. No dobra, no to życzę ci wszystkiego dobrego. Trzymaj się wtedy, nie? Dziękuję, no. Do widzenia. No, na razie, jos. O, Adam napisał, że już jest pod telefonem do Marcina. Marcin. Ciekawe, jakim sprzętem jeździ, co? Siema, Marcin, słuchaj, Black Opsa dzwoni, vloga kręcę właśnie teraz, z telefonów do widzów. Aha, no witam. Co tam u ciebie? Ale mi się trafiło, słuchaj. No widzisz, warto czasami być pod Messengerem. No. Bo czasami dzwonię, wiesz, sprawdzam, co tam u was, czy żyjecie, czy tam wszystko gra, nie? No. To teraz kręcisz akurat, będę na żywo, tak? Na żywo, no na żywo może nie, do vloga, wiesz? Także no coś można wyciąć. Aha, to na spokojnie, żeby tam było w miarę. No. Słuchaj, a powiedz, a ty jeździsz na czterech kołach, na dwóch kołach? Znaczy, słuchaj, ja tam jeździłem, wiesz, kupę lat temu, znaczy jeździłem. Miałem prywatnie tam hużwarne 250 czterotaksie, nie? O. No, ale zaliczyłem, wiesz. Dzwona. Mały wypadek miałem, tam zapuściłem się za, wiesz, za mocno i sprzedałem się, wystraszyłem, nie? Aha, a to nie ma co się bać, bo ja ci powiem coś, bo na pewno techniczny błąd jakiś popełniłeś. Bo wszyscy je popełniają, bo ja ci powiem coś, bo
generalnie, nie, na krosie, jak kupujesz krosa, no to musisz przechodzić jakieś tam szkolenia, nie, bo tak samemu człowiek to tego nie wyczuje, to jest zupełnie inna bajka, nie. No i w ogóle wiesz, jak ktoś sam jeździ, a najczęściej jak samemu, bez kolegów, nie, bo tak koledzy zawsze coś podpowiedzą, rozumiesz, to zawsze trochę jest lepiej, nie. A tak samemu to ja tam wiem, że cały czas błędy popełniałem i też nie umiał mi nikt wytłumaczyć, dopiero po szkoleniach takich, wiesz, co tam już takie profesjonalne były, indywidualne, no to już to szło, nie? Aha, no tak. Bo tak to myślałem, a to za mocny motocykl, a to złe opony, a to zawieszenie, było dla mnie kosmos, co to jest za zawieszenie? Tam ułamek z czegoś, coś, tu, a tam. Tak, nie wiadomo, co może się zdarzyć. Nie? No, a to jest bzdura, po prostu tylko podstawowa to jest technika i postawa, bo w ogóle, wiesz, pozycja twoja na motocyklu i wtedy, czyli nie martw się, kupuj. No zaraz nie mam kasy, słuchaj, wiesz, będzie kasa, to i będzie sprzęcior, nie? To ja ci obiecuję, że ci wszystko wytłumaczę, że będziesz latał jak talala. No mówię ci. Powiem ci, zaczynałem, takie wiesz, pierwszy mój moto to był Simpson, nie? No. No to fajnie. S51 Enduro, nie? No to fajnie. Zagówniarza to kurde, frajda. Tak, tylko wiesz, te maszyny teraz to są takie trochę inne, no człowiek chce odkręcić, tu masz nierówności, tu to. Dokładnie. Musisz się trzymać tego motocykla i wtedy już jest dobrze, no. Także słuchaj, ja ci obiecuję, że jak kupisz kiedyś, zadzwonisz do mnie i ja ci wszystko ci objaśnię, będziesz normalnie. Albo przyjedziesz do mnie, albo ja do ciebie i pojeździmy to. Będzie ci lepiej i łatwiej. To będzie długi czas jeszcze, póki ja kupię, to wiesz. No to nic, no wiesz, ja na emeryturę nie idę. No. Dobra. No to... Pozdrów tam Kubę ode mnie. A pozdrowię, dziękuję. No, twoją rodzinę całą, ciebie również pozdrawiam. No, no dzięki. I pozdrawiam oczywiście Ostrudę całą. O, Ostruda. No to w sumie ci powiem, że to do Nałzowo masz blisko. No w miarę, no w stronę Iławy. No to mówię ci, tylko kupuj jakiegoś Chinola i jeździmy. Jo. No. Dobra, to czym się? Dzięki. Hejos. Dobra, dzięki. No, cześć. No. Tu już mi się bateria rozładowała w telefonie. Muszę znowu naładować. Tymczasem... Halo? Czy ja się dodzwoniłem do wujka Władka? No to spróbujemy Sandra. Ciekawe, czy lata na krosach, czy nie. Halo? Siema, Blegopso mówi z kanału Blegopso. Nagrywam vloga, dzwonię do widzów. Znasz Blegopsa, czy nie znasz? Znam. Znasz. Krosa masz? Znam. Oglądałam. O, oglądał? Nie. O, no to fajnie. Oglądałam od Bartka też. Od Dombero. A. Pytanie mam. Chcesz kogoś pozdrowić? Wszystkich widzów. Wszystkich widzów. No to super, to i się cieszę. Oczywiście cały świat. O, cały świat i okolice. A powiedz, a masz krosa, i jeździsz? I Sierpc. O, ty z Sierpca jesteś. No, powiedzmy. A pytanie mam, a motocykl jakiś masz, jeździsz? Jeszcze nie, ale no myślę nad tym jakimś może. O, no to ci życzę, żebyś kupiła. Będziesz na vlogu. Ta rozmowa będzie. Także wbijaj. No, to fajnie. No, dobra, to pozdrawiam, na razie. No, również pozdrawiam. No, trzymaj się, dzięki, hejos. Tak, żeby nie było. Równouprawnienie. Siema, Seweryn, Blegopso mówi. Siema, jak tam żyjesz? Kręcę vloga właśnie i dzwonię po widzach z Messengera. No, mówię ci, takie cyrki u mnie. Co tam u ciebie, powiedz? No, wszystko dobrze. Składam powoli jamaszkę. O. No. Jaką masz jamaszkę? YZ125. No to piękny sprzęt, powiem ci, że to jest jeden z najlepszych sprzętów, wiesz, w setkach. Z tego co ja wiem. No właśnie, do tego
No, tani w eksploatacji przede wszystkim, nie? Wymiana tłoka to jest tam ile? 600, nie? No, coś koło tego. No, ale a ty co robisz przy nim teraz? Ja teraz remont robię. Aha, kapitalkę. Aha. Nie, ale naprawdę, wdzięczny motocykl. Jeszcze nigdy tym nie jechałem, ale będę miał okazję na Lipnie, wiesz? Kolega kupił i po prostu on tam z koło Lipna jest właśnie, jeździ tam po torze i mówi, że spoko, jak przyjadę. No, ja z okolic. Też jesteś z okolic Lipna? Nie, ja jechałem aż 370 km. Aha. No to super. Chcesz kogoś pozdrowić przy okazji? No to pozdrawiam Szymona, mamę, tatę i rodziców. O, super. No słuchaj, to ja ci życzę, żeby ci tam ta jamaszka dobrze chodziła. No i czekaj na vloga, nie? Dokładnie. No, to trzymaj się, nara, hejos. Siema. Cześć. No i Seweryn. Seweryn, dobry wybór, padł na Yamahę setkę. Nie jeździłem nigdy tym sprzętem, ale wiem, że są naprawdę dobre i tanie w eksploatacji. Bartek. Siema Bartas, Black Opso mówi z kanału Black Opso. No, kojarzę. Siema, co tam u ciebie? Dzwonię, bo robię vloga, wiesz? Dzwonię po widzach, wiesz, z Messengera. Widziałem ostatni filmik właśnie o tym. O, no to teraz widzisz, ja do ciebie dzwonię. I powiedz, co tam u ciebie? No, powoli, jakoś się kręci. Sprzęt jakiś masz w garażu? No. Stoi Yamaha. Jaka? YZ125. To jest, ale powiedz, to jest cross, czy co to jest? No cross, Yamaha. Cross, Yamaha. A jaka pojemność? 125. 125, no to seta. Do Seweryna dzwoniłem, też ma setę, właśnie rozbiera. Także mówię, że to są fajne naprawdę motocykle, nie? Będę miał okazję jeździć taką na Lipnie. Lada moment, jak tylko się ciepło zrobi. O. Jak ci się sprawuje sprzęt? No to super. Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam grupę SM Community, Enduro SM Community i widzów, no. O, to dzięki, w imieniu widzów. Słuchaj, to trzymaj się, ja wcześniej, jak mówiłeś, ta Yamaha, to nie usłyszałem końcówki, tak coś przerwało i jakby 180 i mówię, co to może być, nie? Ale no dobra, to już wszystko wiem. Czyli krosiak typowy. Bardzo fajny moto. Dobra, to trzymaj się Bartek. Czekaj na vloga. No, hejos. No, siema. No widzicie, tak czasami jest. Nie zawsze połączenie Messengera jest dobre. I po prostu, no... Blacku nie załapał, nie? Co się z wami ludzie dzieje? Odbierajcie telefony. Bo nie będzie vloga. Halo? Siema, Kamil Blegopso mówi. Nagrywam vloga z telefonów do widzów, wiesz, z Messengera. To fajnie. Co tam u ciebie? Wszystko gra. Wszystko gra. Kręcisz na YouTube'a? Filmy? No. Czasami kręcę, tam kilka nakręciłem z MRF-y. A, no to super. MRF-y masz 140, zgaduję. Miałem 140, teraz sobie kupiłem Kawasaki. O, a jaką Kawasaki? O, a który rocznik? 2001. Uuu, no to fajny rocznik wziąłeś, bo te powyżej 2000, no to tam z częściami nie ma takiego problemu jak z tymi starszymi, no, wiesz? No, właśnie słaby dostęp jest, no. No, no to super. Tak, no. Jak to ci lata, powiedz? No fajną moc ma ogólnie. Mało cenę zapłaciłem i jestem zadowolony jak na razie. O, no to super. To mam nadzieję, że filmiki wlecą, co? No raczej tak, już jeden z Kawasaki się pojawił. A, no to muszę wlecieć, zobaczyć, co tam masz. A chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam ekipę Enduro Chorzele i Błażeja, Czokosa i innych. O, to masz super ekipę, nie?
super ekipę i pozdrawiam wszystkich. Dobra, no to czekaj, bo będzie to na vlogu, wiesz? To powiedz od razu, jaki kanał masz, o. Kamień Enduro, proszę wbijać. No, no to trzymaj się wtedy. Nara. Pozdrawiam. Hejos. Co, damy szansę jeszcze, dziewczyna? Odbierz, odbierz, Kuba. Siema, Kuba, Blegopso mówi. Kręcę vloga właśnie. Dzwonię do widzów i kręcę vloga. Co tam u ciebie słychać? Siedzę w domu, miałem wyjść na kładę, ale na razie wieje i planujemy z kolegą dzisiaj jakiegoś tripa polecieć kładami, krusami pod wieczór. Aha. Tak na 20-30 km pojeździć. O. Czekam do wieczora, jeśli ściemni, bo pod wieczór ma tak nie wiać mocno, bo teraz śnieg pada, wieje. No i czekamy pod wieczór, żeby tam pojeździć. No, u mnie śnieg pada, wiesz? Nie uwierzysz, ale pada. No, u nas wszędzie pada śnieg, wszędzie teraz. Już myślałem, że będzie się coraz cieplej robić, coraz fajniej. Gdzieś weźmiemy kłady, weźmiemy ekipę i gdzieś pojedziemy busem, a tu się okazało, że tu śnieg pada i już wszystko poszło. No i widzisz. A się tak cieszyłem, no. A my byśmy chcieli w sobotę, wiesz, polatać. Tak w tygodniu to nie latamy. A słuchaj, może byś... A jakiego ty masz kłada? Ja mam... to jest taki półchińczyk, półmieszaniec. Farmer 250. Tak. No, kupiłem go niedawno, bo mam baszczana 150, ale tam gaźnik trzeba było przeczyścić, a że taki kolega się do mnie teraz na sąsiedztwie budują domki, obok mnie się wprowadza i on ma M-ko 250, no ja postanowiłem też coś większego zakupić, żeby jeździć z nim. Mm-hmm. No i kupiłem tego farmera przeprawówkę, no i fajny kładzik, nawet się dobrze sprawuje. No to super, super. A powiedz, chcesz kogoś pozdrowić? Eryka, Przemka, jeżeli będzie to oglądał, bo na pewno będzie oglądał. I moją mamę, przede wszystkim tatę, też będą to oglądać, bo też oglądają pana. O, no to nieźle. To widzisz. Zainteresowanie jest duże. No to dobrze, no to cieszę się. No będziesz na vlogu po prostu, no. Co mam zrobić? No i fajnie, no. Dobra, to trzymaj się, Jakub. No. Nara, dzięki, no. Siema, cześć. Na razie. Powtórnie, Adam. Próbujemy do Adama. Nie wiem, jestem ciekawy, czy on robi te przysiady, czy się poprawili chłopaki, czy nie? Czy pooglądali trochę Blegopsa? Halo? Siema, Adam. Blegopsa mówi. Co tam u ciebie? Blegopso. Siema. Co, zacząłeś oglądać filmiki z Blegopsa? Tak. Powiem ci, że zaraziłeś mnie tym. Motocyklami? No to super, to się cieszę. I co, wystajecie jeszcze z kumplami pod tymi klatkami, czy gdzieś tam? Nie, ja im też powiedziałem, żeby przestali tak pić, to się ograniczyli, ale nadal piją. O. Ja też całkiem zrezygnowałem prawie. No to super, no to się cieszę, bo przecież to wy jesteście młodzi. Tu trzeba, wiesz, dbać o zdrowie, o sport, ćwiczyć, trenować. A nie spijać jakieś tam nie wiadomo co. Ja dopiero się dowiedziałem, co to jest jakieś takie winko, nie? No mi jakiś widz tam podpowiedział, że to jest jakieś tam takie topowe wino teraz, co tam twój kolega poszedł po ten napój, nie? No. No. Ten alkohol niedobry, on wyżera mózg. No to dobrze. A coś, jakiś motocykl planujesz kupić, czy masz? Londina 125 mam na oku. O, używany? Wczoraj, nówkę? Wczoraj wieczorem używkę patrzyłem za 1300. O, no to nieźle. Słuchaj, a dasz się golnąć, jak kupisz sobie? Jak się spotkamy, to pewnie. Bo ja jeszcze nigdy w życiu Lącinem nie jeździłem, wiesz? A to będzie twój pierwszy raz. To... Jak uda mi się kupić i się nie rozwali. A, no to dobrze. No bo one takie są chybotliwe trochę, nie? Te Ląciny, ale wiesz, na początek zawsze coś musi być. Nawet jakbyś miał po drodze śrubki dokręcać, to zawsze, pamiętaj, dwa koła to już naprawdę dużo daje. No. A pytanie mam takie, przysiady robisz? No, zacząłem ostatnio robić przysiady. No słuchaj, no, na motocykl nogi muszą być mocne. I pamiętaj, żeby pozycja stojąca była, jak zaczniesz jeździć. To będziesz musiał mnie trochę nauczyć, albo twoich filmów będę musiał jeszcze bardziej. No pooglądaj, tam na niektórych znajdziesz. Jak trzeba. A potem sobie mocniejszy kupisz i jazda na kole, chłopie. No. Bo ja
dasz radę, dasz radę. Jak będziesz oglądał filmiki, to na pewno dasz radę. No słuchaj, chcesz kogoś pozdrowić? Namów tych kolegów, żeby też nie stali pod tym sklepem. No to koledzy, ja wiem, że to oglądacie. Ogranicie się z tym alkoholem najlepiej i przestańcie w ogóle go pić. To jest niedobre, ja się sam o tym przekonałem. I widzowie też o tym pamiętajcie. O, chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich widzów twoich. No to dzięki. To na razie, Adam. To życzę ci dobrego zakupu z tym Lonchinem, nie? Najlepiej pojedź z kolegą, który się zna. No, dobra, żeby ci tam jakiegoś trupa nie wcisnęli. No, dobra. To na raha, cieszę się. Trzymajcie. Siema, Nataniel. Blegopso mówi. Dzień dobry. Siema. Dzień dobry. Znasz Blegopsa, czy nie znasz? Siema, siema. Znasz! Tak, znam. O, słuchaj, dzwonię do widzów i vloga kręcę, wiesz? Chcesz kogoś pozdrowić? Szymona, takiego kolegi. A. Słuchaj, sprzęt no. Jakiś masz, czymś jeździsz? No, RMRT. Jeszcze raz, bo... Co to jest za sprzęt? Rieju? RMRT. Aha, i jaka pojemność? To tak, to jest 50. 50. Supermoto 50. Pewnie. Ale jest, nie, wersja enduro. Enduro, czyli enduro latasz. To jest wersja enduro. Na koło wyrywasz, tak myślę, że... Tak, enduro latam. A. I na koło wyrywasz śmiało. Tak, wyrywam. No, to ja od razu wiedziałem. Sam się uczyłeś? Sam się uczy. Sam się uczy. Sam... Czekaj. Słuchaj, opowiedz mi, no bo niektórzy nie wierzą, że 50 może iść na koło. No i tylko, no co problem, no. Technika. Trawy na A. Trawy to było na A wyrywasz z jedynki czy z dwójki? No, z jedynki zależy. Jaki teren. A słuchaj, ja ci powiem, kolega Supermoto sendą 50 miał, w ogóle bez przeróbek, nie? I jedynka, i dwójeczka. No idzie. I idzie, no idzie. Czyli po prostu technika. No słuchaj, no to super, że odebrałeś. Dzięki. Trzymaj się wtedy. Będziesz na vlogu. No, hejos. Cześć. Cześć. Dobrze, no to na dzisiaj to by było wszystko. To na rachejus. Pamiętajcie, nigdy nie wiadomo, kiedy Bleku zadzwoni. Ale wiecie co, tak sobie myślę? Czekajcie. Dawid. Pisar dzwonił, jednak mnie nie zablokował. Dobra, to jeszcze pisar. Dobra. Odrzuciłem jego połączenie. Halo. Siema, pisar, znowu do ciebie dzwonię, bo znowu vloga kręcę i tak mi napatoczyłeś się. I ten. No, słuchaj, jak tam Jamaszka, powiedz? Honda. Honda! To lepsza niż wygląda. Lepsza niż wygląda. 250? A, no to ładnie. To po prostu ostatnio rozmawialiśmy o tej Hondzie, tak? No, w sumie no tak, no. To tak. A dasz je golnąć mi? No jak też będę, albo Raptora, no to wiesz. Aha, a dałem ci ostatnio czymś się golnąć? Chyba nie, nie? Kajo. Aha, a to jednak dałem, no to ty jesteś mi winien teraz. A słuchaj, a projektowi dasz? Już jeździł. O, nie bałeś się? Jeździł.
No bo Jarek to taki... Nie. Jarek to taki raptus, nie? Wszędzie wydaje w porządku. A, to tam tylko latać, nie? A słuchaj, a ty masz starter czy kopkę? Kopkę. Kopkę, o. Znaczy no, rozrusznik nożny, nie? No, rozrusznik nożny, tak zwany, nie? No dobra, słuchaj, no to lada moment to chyba jakieś uzdowo, nie? No. Tylko niech się ciepło zrobi. Mam nadzieję, że już na koniec marca coś tam... No, jak się ciepło zrobi, to sobie patrzeć. No, a słuchaj, a ty masz w ogóle transport, czy jesteś zależny od kogoś? Z chłopakami, no nie przyjadę. Aha. No to ścienkim chyba, bo nie wiem, czy Jarek ogarnie motocykl, nie? Jeszcze przed świętami. A no tak wcześnie? No a co? No przecież nie będziemy czekać do kwietnia. To... No tak wcześnie. A, nie wiem, czy... Nie, wcześnie coś wykombinować trzeba. No zobaczymy, zobaczymy jak tam projektowi pójdzie z tym wymianą motocykla, nie? Czy będzie miał w ogóle czym jeździć. O. Najwyżej mu Kajo 110 damy. I będzie busów pilnował. No. Tak może być. Te Kajo to kleknie na tym ustawie. Oj, ci powiem, by się zdziwił. Ta T4 by nie klinkła. Będzie dobrze. Zobaczysz. No dobra, Dawid, to trzymaj się. Kiedy live'a odpalasz, powiedz? Nie wiem, może dzisiaj wieczorem albo jutro. To słuchaj, to mi napisz, to jak odpalisz, to ja też odpalę i ten, i puszczę u siebie twojego live'a. No dobra, to czym się, nara. Nie ma problemu. Dobra. Siema. Czyli tak, z dziewczyn jedna odważna, no to Klaudia. Do kogo się dodzwoniłem, to pogadałem. Czekajcie na vlog, znaczy nie, no, vloga. Robimy vlog z rozmów, z widzami. Dobra, no to już wszystko. Nara, hejo, do następnego odcinka.